tutaj Misaga i jest ze mną mój brat Adrian Clarkson, witam byczki, dzień dobry, dzień dobry. Który będzie dzisiaj przeze mnie bardzo męczony ponownie, dlatego, że Adrian pokaże ci dzisiaj bardzo, bardzo głupie gry dla dziewczyn. Cieszysz się? Jak dla dziewczyn, to nie. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym więcej nagrywała z Adrianem głupich gier dla dziewczyn i żebym go jeszcze bardziej męczyła, to zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę. Wbijajcie też koniecznie do niego na kanał, bo on też nagrywa na przykład czasami MSP, czasami Minecrafta. Ja tam u niego też często bardzo jestem na jego filmach, więc koniecznie wbijajcie do niego na kanał. Macie link w przypiętym komentarzu. A my teraz zaczynamy. Zaczynamy porody! Porody syrenek! Pierwsza gra. Zobacz, jaki piękny bobas. No starcie, nie wiem czemu myślałem, że syrenka rodzi normalne dziecko, a nie z ogonem. No nie, no bo wiesz, ja myślałem, że normalne, no nie! O nie, mamy tutaj ślub! Pan Krab na rodzinę. Pan Krab, zobacz, ogłaszam was mężem i żoną, ale zobacz, jaki zły jest Adrian przystojny, czy ty to widzisz? Czemu on ma w ogóle pępek tam różowawy taki troszeczkę? A ona w ogóle jaki ma stanik taki trochę rozpięty, ale widocznie działa. No, trzyma się na silnej woli tylko. Okej, teraz muszę się pocałować, więc klikam kiss. Czyli tak się robi dzieci? Tak, syrenki robią dzieci. Nie mogliśmy niestety tego zobaczyć. O nie! Ona po pocałowaniu się jest już w ciąży! Adrian! Ja mówię... Adrian, no zobacz, jaki wielki brzuch! Co teraz trzeba? A w ogóle gdzie jej mąż? Najadła się tu. Był już raz i już poszedł sobie? Tylko się najadła, Agato. Właśnie, co jedzą syreny? One jedzą ryby? A teraz... Ośmiornica bada brzuch Adrian swoimi łatkami. Jakie to jest głupie. Żyje, żyje. Macha ogonem. Mówiłam, że to są głupie gry dla dziewczyn. Dalej. A, co i to jest? Rentgen? Bo ta ośmiorniczka będzie rentgen robiła. O nie, jak to dziecko wygląda z tym ogonem. No ma ogon, ma ogon. To jest jakieś chore, słuchajcie. To jest zbyt mocne, żeby było a prawdziwe. A dziewczynka czy chłopczyk, Aga? Ej, no właśnie, jak rozróżnić? Halo, może ktoś z was wie? Piszcie w komentarzach, czy wiecie, jak rozróżnić, bo ja na przykład nie wiem. Teraz będziemy karmili syrenkę. Same dobre... Już wiemy, co jedzą, zobacz. Same dobre owce, widzę. Już, już wiemy, co jedzą, Adrian. Jedzą... Donaty z czekolady. Jedzą, tak, a tu widzę... Można przestać dużo. Aaaa! Same świetne owce. Wow! Adrian, na co syrenka ma ochotę? Na pewno jak jest w ciąży, to może na przykład... O, tam były pancake'i. Żryj, gruba syreno! Niech twoje dziecko będzie wielkie i dopełnione pancake'ami. Adrian, rodzimy, trzeba robić push i oddech, że wiesz, przyj i ten. Patrz, ten krab nam mówi, co na... Adrian, nie ma wesołej miny. Adrian jest załamany po prostu. Okej, push! Oddech, push, oddech, push, oddech, push. I musisz magiczną rączką trochę, wiesz, magii, czaru. Trochę magii, trochę czaru i raptem wyskoczy nam dziecko, no bo właśnie, halo, skąd by to dziecko miało... No bo dobra, ja wam nie będę mówiła, skąd dzieci się biorą. Po prostu właśnie różdżką trzeba na brzuchu pokręcić i wtedy właśnie wyskakuje dziecko, wiecie? Tak właśnie wygląda to naprawdę. Trzeba trochę tak zrobić. Jeszcze trochę i... Jest! Patrz, dziewczynka jedna! Czemu jest takie brudne? Co jest? I czemu ma pępek? Uj, mamy pobinę nawet! Co ja za grę w ogóle znalazłam? Może się oblułam w ogóle z wrażenia, nie? Adrian, czy chcesz przeciąć pępowinę? Nie, nie jestem ojcem, nie mogę przeciąć. Ty nie jesteś, tamten był ojciec. W ogóle gdzie jest ojciec? Halo! Był na początku no, i się zmył. Ojciec powinien, to ręka ojca powinna być teraz. Coś strasznego. Dobra, tniemy. Jak nawet pępka nie ma, co za skam jest. No, to trochę... Nie, dobra, ma tam, okej. Ma, staje, niech będzie. Plasterek, a na co? Aha, bo plasterek niby na tą... Ale czemu jest brudne? Jest pod wodą! Urodziło się pod wodą, a jest zakurzone całe, to co to chodzi? Tak widocznie wygląda poród syrenek. No ja tam nie wnikam, nie? Nie wiem, czy w tym brzuchu dzieje, ale tam chyba... A, trochę... jeszcze patrzcie, jeszcze ją poczeszemy, bo taka tak. Trochę, wiecie, rozmierzwiona jest. Już jest malowana przecież pod wodą. No zobacz, jaka piękna, na jakie usta ma już. Już staniczek nawet ma, zobacz, ona się urodziła ze staniczkiem już. Właśnie, bo ona tam pod spodem nic nie ma, to ze skórą odchodzi. Tak, dokładnie. I teraz karmimy jeszcze. Tak, dużo mleczka, syreniego mleczka. Jak ptasie mleczko, to syrenie mleczko. Wymyśliłam nową
wody, czy? Mamy ptasie mleczko, biorę ptasie mleczko. Masz? Może nie jest syrenie, ale jest syrenie mleczko od dzisiaj, słuchajcie. Pamiętajcie, już jak babcia będzie kupowała ptasie mleczko, to mówcie, to syrenie mleczko. Syrenie mleczko, mniam, mniam. I jest dziecko i robimy zdjęcie. O, i to jest, słuchajcie, koniec tej gry. Czy jesteście teraz gotowi, żeby zobaczyć poród i ciążę i dziecko z syrenki Arielki? Adrian nie jest gotowy. Jeżeli wy jesteście gotowi, to klikajcie teraz ten przycisk pod filmem subskrybuj i dopiero wtedy będziecie mogli ujrzeć tą piękną, głupią grę. Lepiej z rozsądkiem klikać ten przycisk, bo ja nie wiem, czy chcecie na pewno. Nie wiem, czy chcecie, ale jeżeli chcecie, to subujcie. Dwa razy to przemyśleć. Mermaid pregnancy check-up. A Arielka nie ma ogona, ucięty jest. No trochę, ktoś je obciął, no tak bywa, słuchaj, tak bywa. Okej, okay, check up, a, czyli ona tu już od razu jest w ciąży, nie wiadomo z kim. Musimy jej... Co to jest? Co to jest? Czepek na głowę? Czepek chyba na głowę, aha. Wow! O nie, ja myślałam, że ja mam jej w tyłek wsadzić ten termometr. Jak ona nie ma tyłka, Aga. Cały czas zapominam. Okej, okay, to doryja. Doryja. O nie, 37... Ja, a skąd ja mam wiedzieć, jaką temperaturę niby mają syreny? No nie wiem, z podwodą, więc może mieć praktycznie no właśnie, głupie to jest. Okej, okay, a teraz będziemy mierzyli brzuch. A, no tak. Mierzyli, no mierzymy. Co? Co? Tak? Tak? No zgadza się. Zgadza się, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest dobrze, zaufajcie mi, jestem doktorem. Ty powinieneś mieć maskę doktora taką i tu siedzieć. A, teraz badamy jej cycka. Mhm. Tak, dobry cycek, tak. Cycek tutaj bije dobrze cycek. Okay. A co to jest? Tego? Ciśnienie. A, ciśnienie. No. A co ja mam tu klikać? O Boże. Ja widzę, że tutaj maść teraz, maść. Chciałam znowu powiedzieć na tyłek, ale przecież ona nie ma tyłka. Czy to jest kolarka? Nie, to USG już jest chyba. Tak. O, dziecko, widzę dziecko! To chociaż ma ogon. To jest chyba chłopczyk! Nie, to ma pomalowane usta, jest dziewczynką. O, też! O. Nie, co on genie mierzy na tym na monitorze? Genialne gry dla dziewczyn! Czemu oni w ogóle... Dla chłopaków nie robią takich głupich głupich gier. Ej, on jest na monitorze, czemu mam mierzyć ten... No, pokaż to, pokaż mi to, ja chcę to zobaczyć. On jest na monitorze! Ja mu przykładam do monitora to i mówię, ale te piksele głośno pracują, musi mieć tyle i tyle chyba. Nie wierzę po prostu. Teraz, moi drodzy, czas na chyba poród. Nie, to nie będzie porodu już. A nie, będzie. Chyba będzie. Coś mi się wydaje, że tu będzie. No nie wiem, musimy jej dać pastylki, bo... Tak. Nie wiem, na co te pastylki, ale niech je lepiej dostanie. Bez nich też bym nie dał rady już chyba. To w ogóle zobacz, z tyłu jest obrazek, widzisz? Z nią. A. Ale kurde, egoistycznie. Dokładnie. Nie, bez jaj. Myślałem, że ona je założy, żeby się zrelaksować, a to dziecko dostało. Super. Czy wiesz, że ktoś to robi? Od razu widać, że facet to robi, to grę. No to na pewno już faceci właśnie robią. I to długo tak będzie grało, halo? A nie można zdjąć? To chyba cała duta musi polecieć, wiesz, bo tu leci. To na flecie, powinieneś mieć flet i grać na tym. Na nosie będę grał. Dobra, okej. Co to, sałatka jest? Sushi karmisz, bo rybą jest. Czyli ryba jest swoich kolegów. No czyli jak takie, no ona jest predatorem w teorii, no jest jak rekin. No bo tam było, że Arielka ma te przecież przyjaciół, ryby i tak dalej, czyli ona tak naprawdę ich sobie hodowała, bo chciała ich zjeść. Boże, nie wierzę, będzie mi robić tatuaż na brzuchu. Po co robisz tatuaż na brzuchu? Jak to przecież... Adrian, dobra, podejmij decyzję, jaki tatuaż Arielka ma mieć na brzuchu? Okej, okay, czerwony, a czerwony kolor. To jest ryba? Naprawdę jest ryba? Bo tutaj jest ryba, no. Wygląda tak jak jakiś chaszcz. Czyli ona chyba nam nie urodzi niestety. Nie, no niemożliwe, no musi coś jeszcze być. Nie ma play again wtedy żadnego czy coś? Nie, bo to głupie gry dla dziewczyn. Niestety nie znalazłam już żadnej sensownej gierki ciążowej, syrenkowej. Całe szczęście. Całe szczęście, ale znalazłam za to jakby celebrity, czyli jak to jest, że... Celebrytka po prostu. Że celebrytka, o celebrytka tak. W ciąży symulator. Jaki wybór, Aga. Masz kość złamaną? Tam ręka jest nawet złamana.
Oh my god! Boże, to jest taki mały tekst, że ja tam nic nie widzę. A ja nawet ja nie widzę. Ręka widać jest złamana, jak złamana. I nie wiem, co my mamy tutaj zrobić. No moje wprawne oko doktora, no uszkodzone, tak 5 na 10, nie do naprawy, do widzenia. 500 zł poproszę. Co ja mam tu niby zrobić? Rentgen. A, rentgen. No połamana, nie do naprawy niestety, przepraszam. Czy ona nie ma trochę za dużo kości w tej dłoni? Za dużo kości? Coś tam było chyba nie tak. Tak trochę... Takie trochę. Dobra, nie wiem. Ale no nie wnikam już. Co? Musisz nacięcić skórę normalnie, Agę. Ale nie, ja tutaj na razie coś naoliwiam jakby. No, naoliwiasz ją, no. Oko lipcia! Oko lipcia! Nie patrzcie się, bo kroję! Kroję, ludzie! Czemu to złamania kroi rękę? To tak... No bo masz no ile ja to mam kroić już, no? No nie, krzywo nakroiłaś, Aga. Moje wprawne oko doktora mówi, że krzywo jest. No ale to zobacz już. Aha, bo trzeba było, dobra, już wystarczyło, już i przekroiłam rękę na drugą stronę. Oh my god! Oh my god! I nagle wyskoczyły jej kości z ręki, wszystkie. Słuchajcie, bo tak właśnie u celebrity działa, wiesz? Oj tak. Dobra, naprawmy tą kość. Co, nie wiem jak. I szybciej tym lepiej. Szybciej! I klu! Nie, nie wierzę, klejem będzie. Klej do kości, klej do kości. Nie, zawsze działa. Nie wierzę, to jest kropelka. Trochę sobie popsikam, kropelko. O fuj, poleciało na mnie, Adrian! I działa, ale jednak nowa. A, i teraz już tutaj... No i już koniec, już można łatać. Nie, no jeszcze trzeba zszyć. No, tam szwy już tam, to wiecie, drobnostki. Patrz, szybko. I jeszcze trochę... Dowodowy strzywacz. I ręka jak nowa, proszę bardzo. Bandaż jeszcze na... Co to w ogóle ma z ciążą w ogóle wspólnego? Weźcie mi powiedzcie, bo ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, o co w tej grze chodziło właśnie w tym momencie. Rękę w ciążę. Jak oni zabandażowali tą rękę na... Czemu to jest tak? Nie, myślałem, że dookoła będzie. Każdy tylko... tak chyba myślał, wiesz? Pani aktorko, gdzie pani gra? W jakim serialu pani grała? Bo ja nie wiem. Już po tym... O nie, to chodź... Fuuuuj, zaraz się zżyga. Nie, nie wierzę. Co ona ma z tym? Ona ma gardło, że niby chore. Boże. Na pewno przecież... Kto takie gry robi? Przecież to głupie jest. Czemu mi każecie w to grać? Co ona ma tam rybę? To ona tę serenkę chyba zjadła. Ona tych ojców pewnie zjadała. Zróbmy poród. Czwórka to będzie pewnie chyba, poród, chyba prawda? Tak. No, bo trójka to rentgen chyba. Tak, tak. W ogóle tu jest cztery szpitale obok siebie są w tym mieście. Słuchaj, bo to dla gwiazd szpitale. Każdy szpital od czego innego. Zobacz, ona już leży, już chyba śpi. No, takiej wygodnie, że już śpi. Jest. Ja chcę po prostu zobaczyć to dziecko, o! Jest. Boże, jakie piękne. Dobra, i co, i dziecko już gotowe? Zastrzyk jakiś? Zastrzyk już! Oh my god, robi się... Brałaś jakieś... Co teraz? Pępek? Pępek? Serio? Może tak jest, no nie wiem, ale trochę dziwne. Zobacz jego minę! Jaki przerażony jest, już nie jest taki szczęśliwy. Stał, i dziecko tu jeszcze chyba w łóżeczku leży, więc zobaczmy jeszcze to na sam koniec. W łóżeczku? To nie... Aha, w łóżeczku, no. Chyba tak. Miałeś jakieś pierwsze urodziny, czy to jest? A może? No tak. Dorosło. O Boże, ona wygląda zupełnie... Nagle... Co ta matka z nim zrobiła? Nagle z chłopczyka się dziewczynką stała. To dziecko ma oczy takie wielkie, że... No. Właśnie, załóżmy mu okulary, żeby nie było widać. A, bo tu są różne. No możesz zmienić te ściuchy. A, chyba. I bo o, aż wyłączyłam z wrażenia. No to... No to, to by był koniec, słuchajcie. Zobaczcie, ile ja mam właśnie na swoim telefonie głupich gier pościąganych, żeby wam je nagrywać, więc... Ewidentnie za dużo. Ewidentnie jest za dużo, ale jeżeli będziecie chcieli, to nagram kolejny odcinek. Adrian już chyba nie chce. Ja już nie chcę. Wiecie, co ja chcę? Ja chciałbym tylko jedną rzecz.